Widzicie, porywa mi parasol, głośno jak przy autostradzie, a jestem tylko w małych Żorach, które odwiedzam chwilowo. Mówią, że Polonia przyjeżdża do kraju po to, żeby obskoczyć wszystkich lekarzy i stomatologów. Ja nie jestem daleka od tego również. Wybieram się na wizytę do stomatologa w takich oto warunkach. Śnieg, pada śnieg, mamy połowę marca i mamy śnieg w Polsce, proszę Państwa. Oh, I'm slipping away, so don't let me go, na 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 na. I'm all up in that love haze, so where do we go, na na? Just let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away, so don't let me go. Jeden ząb naprawiony. W Polsce nawet makijażu zapominam zrobić i mówię do Was znowu tak sotę, a prawda jest taka, że po prostu nie wiedziałam, że będę szła do dentysty, bo to był taki telefon nagły, że zrobiło się miejsce, więc mogłam wskoczyć na miejsce pacjenta i powiem Wam, że to była fantastyczna wizyta u dentysty. I do tego wszystkiego po raz pierwszy tutaj, będąc w Polsce, zdarzyła się mi taka sytuacja, że poznałam jednego z moich obserwujących. Okazuje się, że po wejściu do dentysty usłyszałam: o, Pani Kruk! Niesamowicie to jest miłe i niesamowicie zaskakujące, bo ja już nie wiem, kto z Was mnie zna, a kto nie chce się przyznać, że mnie zna. Także taka niespodzianka, bardzo miła niespodzianka i dentysta fantastyczny, a w ogóle dentysta z polecenia Ani z kanału Family Beauty Box. Także Aniu, wielkie dzięki, że mnie tu odesłałaś. Ten rejon, przez który teraz idę, to były pola. Tutaj bardzo często odbywały się zawody na motokrosach, i na które zresztą przychodziłam, jak byłam jeszcze takim małym szkrabem w wieku, no nie wiem, 7-10 lat. A teraz proszę, o, tam stoi Castorama, ale ta część tutaj za mną po dziś dzień stoi odłogiem. Co ciekawe, ja bardzo lubiłam ten obszar i szczerze powiedziawszy, te pola to było świetne miejsce do tego, żeby wyprowadzić psa i śpiewać na cały głos, bo nikt mnie nie słyszał, a robiłam to namiętnie i bardzo często. Dzisiaj mam nadzieję dokończyć przemowę, którą zaczęłam wczoraj, jak wracałam od dentysty. I pojawiło się dużo pytań o to, w jaki sposób wyjechałam, bo część z Was jest ze mną na Instagramie, na Facebooku i Wy już wiecie, że w taką wycieczkę do Polski wybrałam się. Krótką, bo jestem tutaj tylko na tydzień. I pojawiło się w związku z tym wiele pytań o to, w jaki sposób można wylecieć do innego kraju, czy są jakieś problemy, jak to wygląda od stron technicznych, więc kilka słów na ten temat chcę Wam powiedzieć. Po pierwsze, przed wylotem musiałam zrobić test na koronawirusa. Co ciekawe, ten test musiałam powtarzać, musiałam go robić 2 razy. Dlaczego? Dostałam wyniki zbyt wcześnie. Taki test ważny jest tylko przez 48 godzin od momentu dostania wyników. I niestety tak się złożyło, że po zrobieniu pierwszego testu wynik przyszedł już po 6 godzinach. Przekraczając granicę w Polsce, ten test już byłby nieważny. Dlatego musiałam go powtarzać. Na lotnisku w sumie bez większych tak naprawdę problemów, bo trzeba było jedynie mieć maseczkę, płyn do dezynfekcji, zachowywać dystans między ludźmi, co oczywiście troszeczkę jest paradoksem, bo o ile na lotnisku jest to możliwe, o tyle w samolocie już siedziało się ściśniętym, nie ma przerw między pasażerami. Ja leciałam aż 3 samolotami. Droga do New Yorku była małym samolotem, w którym po prostu tyle siedzeń, ile było dostępnych, tyle było zajętych, także wszyscy siedzieliśmy obok siebie. Cały lot oczywiście trzeba siedzieć w maseczce. W New Yorku miałam przesiadkę do Frankfurtu. Tutaj ten najdłuższy lot miałam bardzo komfortowy, bo miałam aż 3 siedzenia, także mogłam się rozłożyć. No i później w Niemczech, nie tak dawno, wszedł nowy przepis. Trzeba okazać się właśnie dodatkowym testem na koronawirus. Ja przejeżdżałam tranzytem, czyli tak naprawdę teoretycznie nie musiałabym tego testu pokazywać, ale skoro go miałam, to pokazałam dla formalności i dostałam się do Polski. I co ciekawe, jak to wygląda teraz tutaj, już po przyjeździe. W Polsce nikt zupełnie mnie nie skontrolował na granicy, czy mam temperaturę, czy mam jakieś objawy, czy też mam test zrobiony. Jedynie zostałam poinformowana, że powinnam zgłosić się samodzielnie do Sanepidu, że przekroczyłam granicę i samodzielnie, dobrowolnie zgłosić się na kwarantannę. To też uczyniłam, jednak okazuje się, że w systemie, w polskim Sanepidzie nikt mojego nazwiska nie miał. Ten test, który zrobiłam w Stanach, uprawniał mnie właśnie do skrócenia tej kwarantanny. Także po okazaniu się, ja tak naprawdę głównie dlatego właśnie robiłam ten test, żeby tej kwarantanny uniknąć, bo zależało mi na tym, żeby tutaj pozałatwiać kilka spraw przy tak krótkim terminie, na jaki się wybrałam do Polski. No i w rezultacie dzisiaj dostałam telefon, że jestem na kwarantannie, po czym zadzwoniłam do Sanepidu, okazałam się testem na koronawirus i tą kwarantannę mi zniesiono. Tylko dzisiaj jestem unieruchomiona do godziny 12 w nocy, a od jutra już mogę się poruszać po kraju bez oporów. No i teraz podobnie sprawa się ma z powrotem. Ja również jestem zobligowana do tego, żeby taki test na koronawirusa wykonać, wjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. No i na tym terenie Frankfurtu to się okaże, bo będę miała robiony test antygenowy, czyli ten taki szybki test, bo takie testy uwzględniają w Stanach Zjednoczonych. Natomiast już w Niemczech teoretycznie powinnam mieć wykonany test PCR. Także ja tego testu PCR nie będę miała i będę tutaj tłumaczyć się właśnie tym, że to jest tranzyt i nie obowiązuje mnie tutaj posiadanie takiego testu. Zobaczymy, jak ta podróż przebiegnie. Myślę, że nie powinno być problemu. Czytałam już na 3 różnych stronach, sprawdzałam, czy oby na pewno nie będzie to sprawiało mi problemu przekroczenie granicy właśnie na takich testach. Także mam nadzieję, że faktycznie wszystko dobrze sprawdziłam i że błędu nie popełnię i nie utknę gdzieś na lotnisku. A teraz cieszę się jeszcze ostatnimi chwilami tutaj w Polsce, bo zostało mi już ich niewiele. Mamy piątek, ja wylatuję w poniedziałek, z czego w niedzielę już muszę być w Krakowie, bo lot mam z samego rana. Także w Krakowie będę miała jeszcze szansę chwilę pobyć z przyjaciółmi, rodziną i pocieszyć się jeszcze też nowym miejscem, bo w tym momencie przebywam w Żorach, w moim rodzinnym mieście, no a przed wyjazdem właśnie będę miała szansę jeszcze odwiedzić stare śmieci w Krakowie. Feeling like I'm running out of time. Every day the same because I'm looking for a sign instead of chasing it. The good or the bad. Pytacie również o to, jak to jest przyjechać po 2 latach do Polski. I powiem wam, że mam takie wrażenie, jakbym wsiadła do jakiegoś wehikułu czasu. bo i z jedną z Was przeprowadziłam taką naprawdę bardzo miłą i refleksyjną rozmowę na temat tego, jak to jest być emigrantem i przyjechać do Polski. I mam bardzo podobne odczucia jak wielu z Was, czyli po wyjściu z samolotu następuje w głowie taki reset, tak jakby Stany Zjednoczone w moim życiu nigdy się nie wydarzyły. Tak jakbym nigdy nie wyjechała z tego kraju. To mam takie poczucie, jakbym wróciła po prostu do siebie. Jeszcze dlaczego się czuję, jakbym wyszła do wehikułu czasu, bo ja przyleciałam sama, bez dzieci, które zostały w tym momencie razem z mężem w Stanach Zjednoczonych. I to jest bardzo dziwne uczucie, bo ja od 5 lat nigdy nie byłam bez dzieci. Dlatego mam wrażenie, jakby czas się cofnął i jakbym przeniosła się w czasie do momentu, kiedy miałam 29 lat, kiedy mogę sobie spokojnie spędzać czas z rodzicami, opowiadać, rozmawiać, nikt mi nie przeszkadza w trakcie rozmowy, mogę się skupić, mogę też spędzić czas na rozrywce, grając z moim bratem w gry, rozmawiając i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę niesamowicie dziwna sytuacja, cudowna. Oczywiście tęsknię za moimi dzieciakami, ale też prawda jest taka, że bardzo odpoczywam. Co do Polski, strasznie się skurczyła. Wszystko się skurczyło, to jest niesamowite, jak człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się do tych wielkich rozmiarów domów, samochodów, ulic, mleka w galonach. I nagle po prostu ten świat polski wydaje mi się 2 razy mniejszy. Mieszkanie moich rodziców skurczyło się 100-krotnie, dosłownie, także dziwne uczucie. Dziwne i no naprawdę czuję się, jakbym z jednej strony wróciła na swoje miejsce, a z drugiej strony to jest niesamowite, jak ten świat teraz wygląda, mając perspektywę tą amerykańską w głowie. Ciężko to wytłumaczyć. Żegnam się z Wami i bardzo dziękuję za dzisiejszy bardzo nietypowy odcinek, vlog. Dzięki. Do zobaczenia. A oczywiście do tematu domu i do tematów tego, jakie przygody nas czekały na kolejnym etapie, już wrócę w następnych filmach, więc zostańcie ze mną koniecznie.